Zespół Teatru dla Dorosłych Resursa, działający pod kierownictwem Roberta Stępniewskiego, podzielił się wrażeniami i odniesionym sukcesem na czerwcowym festiwalu teatralnym Konstelacje w Szamocinie pod Poznaniem. Aktorzy pokazali tam Łysą śpiewaczkę, spektakl grany już wielokrotnie w Resursie, za każdym razem przy pełnej sali. Chcielibyśmy się pochwalić. Przywieźliśmy ze sobą drugą nagrodę z festiwalu Konstelacje Teatralne w Szamocinie. Nagroda stoi przed nami. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jest to nagroda za spektakl Łysa śpiewaczka. Oczywiście jest to nagroda dla całego zespołu za pracę, za wspólną pracę. Są z nami koledzy i koleżanki, którzy brali udział w spektaklu. Mieliśmy okazję spotkać się z teatrami z całej Polski, z teatrami z Wrocławia, z teatrami z Warszawy, ze Słupska, z Piły. Poziom tych prezentacji był bardzo wysoki. Pod Poznaniem w Szamocinie było wyjątkowo rodzinnie. To dzięki organizatorom, którzy właśnie tak się ofiarnie włączyli. I dzięki pani Lubie, która jest organizatorką już od 4 lat, tak, tego właśnie przeglądu teatralnego, więc z tego miejsca chciałabym jej wyjątkowo podziękować. Oprócz tego, że mieliśmy tremę przed graniem, tak jak Marcin powiedział, bo nie do końca Marcin był ograny, ale wyszło super. Zadowoleni byliśmy my. Nie spodziewaliśmy się, co prawda, że dostaniemy nagrodę. Myśleliśmy o wyróżnieniu, ale jak dostaliśmy drugą, to skakaliśmy do sufitu. Łysa śpiewaczka to chyba najdłużej grany przez nas spektakl. W tym roku była na 3 festiwalach, w Siemianowicach Śląskich, w Choryńcu Zdroju i teraz właśnie w czerwcu w Szamocinie. Ten festiwal ma swój niesamowity klimat, odbywa się na starej stacji kolejowej. Aktorzy grają praktycznie wśród publiczności, brak praktycznie dystansu do widzów. Atmosfera jest gorąca i to nie tylko z powodu upałów czerwcowych, ale ze względu na bliski kontakt z widzami. Także jesteśmy naprawdę szczęśliwi z nagrody dla zespołu za to, że właśnie zespół wreszcie otrzymał nagrodę za spektakl.